A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, sprawdźmy, co się tutaj dzieje i jak to będzie rozwijała się nam tutaj ta promka. Jeżeli wszystko u Was jest w porządku, to powinniście bez żadnych doładowań być na podobnym poziomie co ja. A mianowicie, wejdźmy sobie szybciutko. Tutaj, jak widzicie, zawsze sobie przed renami i przed tego typu bossiakami wędrownymi zawsze sobie najpierw robię wszystkie bonusowe konie i później po prostu wchodzę sobie później na te następne. Natomiast dzisiejszym sponsorem odcinka są torby, koty. To są kotki na biżuterię. Taka mała kolekcyjka, jakby kogoś interesowało. A to jest w sprzedaży. No i teraz lecimy do przodu. I teraz tak, no ja mam jeszcze tutaj tu pierwszego już mam zrobionego, który ma już trzy te pierwsze zrobione. A pamiętajcie, że w dniu dzisiejszym, to najprawdopodobniej będę w piątek puszczał, ale już są po prostu, już powinien być odblokowany Zjaworożec, czyli wszystkie już odblokowane i tutaj będzie do zawodów, tak? Także będziemy mogli już te zawody puszczać, już będą nam się do czegoś przydawać. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, zawsze trzeba dawać mieszankę, nakarmić oczywiście, żeby nie był zabiedzony i wtedy można sobie puszczać te zawody tutaj oczywiście. Jak już ma trzy umiejętności, no to już jak zauważyliście tutaj, no to jeszcze nie mam odblokowanej lamy. Do lamy jeszcze mi potrzeba tylko jednej umiejętności. I nie mam tutaj tego pławiorożca. I te dwie dzisiaj będę robił. Natomiast sprawa jest krótka, choć z tomikiem. A mianowicie trzeba to robić tak jak ja w tym momencie robię, że po kolei. Tutaj jak widzicie, nie żeby dojść do tych pokładów, to musiałem wykorzystać ciasteczka. I to jest najlepszy okres, że te ciasteczka trzeba wykorzystywać, jak już macie wszystko zrobione. Tutaj też ma trzy, więc rzucamy na skoki. No i idziemy dalej, tak. Aha, tutaj nie mam żadnego boksu, więc sobie weźmiemy, zarezerwujemy. Dobra, od razu dajemy też, tak, żeby nie było, tak, od razu. No i też od razu też daję tą mieszankę, żeby nie za... A, tutaj nie mamy skończonej, no to tutaj trzeba skończyć najpierw i już mamy lamę, tak, okej. Okay. To jak mamy lamę, to już lamę robimy troszeczkę w inny sposób. Lamę robimy już troszeczkę inaczej. Nie robimy tutaj żadnych umiejętności w tym momencie. Od razu robimy tutaj ciach, ciach, ciach. No i co jest najważniejsze dla nas, to musimy zrobić... O właśnie. Tak jest. Tak, dobrze, wiem. Ale trzeba go przenieść tam, gdzie mamy po prostu te nasze bościaki, tak? A to nie tutaj na jedynkę. Moskie jedynka, tak. Dobra, no i tutaj już nie robimy żadnych tutaj pierdółek, tylko od razu na zawody wysyłamy. I do widzenia, tak? No i lecimy dalej. O kurde, no zapomniałem, widzicie? O tutaj, to trzeba przeklepnąć, nie? Mieszankę. A nie z tej strony. To musimy iść, tak? I tutaj widzicie, zaczęto już miałem, ale już mi nie potrzeba, więc będę robił teraz według schematu tegoż, tak? Wszystko, żeby zrobić na początek, no i puścić na zawody, prawda? Ciach, ciach, ciach. No i
Tam lama jest, dobra. No idziemy dalej, tak? A tutaj już też mamy wszystko zrobione, więc nie przejmujemy się tam żadnymi innymi rzeczami, tylko ciach i puszczamy na... A, na zawody, tak? I już, i do widzenia. Nie w tą stronę. O! No tak. Tutaj bym sobie zawalił. Dobra, tutaj też już mam zrobione, też już mam zrobione. Ach, nie mam zrobionego, bo nie mam puszczonego. O, proszę. A. To czekajcie, no to... Coś mnie tutaj pokrzeniło się. Dobra, leć. Dobra. Godzina jest tutaj praktycznie nieważna, tak? A ważna jest... A tu już wszystko, tak? Czyli co mamy? A ile mamy tych boskich? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć i idziemy po siódmego teraz w tym momencie. A mianowicie tutaj mamy tegoż. Jego mościa i przydatny cerek. Od razu ten. I tak jak mówiłem, już tych nie robimy w ten sposób co wcześniejsze, tylko po prostu robimy tak jak tutaj same rzeczy przydatne, tak? Czyli już nawet nie musielibyśmy tutaj uzupełniać tego, ale no uzupełnimy tak, co by nie było, bo by nie było można zawody zrobić. I te zawody dosyć szybko zrobimy. Szybciej niż tam te mieszanki i tak dalej zrobimy. Ach, no tak, zapomniałem. Nie zmieniłem mu. Zmień, tak jest. Do jedynki cię przyznamy. I do widzenia. I tutaj mamy, tak? Jest okej. Zwycięstwa są nieważne. Trening jest w tym momencie nieważny. Po prostu sobie idziemy z tym wszystkim. Czy warto robić tutaj te ciasteczka i tak dalej? W tym momencie, jak już mamy zdobyte raz, dwa, trzy tą lamę i tegoż ławiorożca, niech będzie, to po prostu już tutaj przy tych następnych celach postarzenie już też mamy, czyli tutaj mamy ilość babeczek, tak? No to ten będzie najtrudniej zdobyć, bo to 42 i trzeba będzie to jakoś konkretnie robić. Można w tym momencie te babeczki używać, tak? Na poszczególnych konikach, na których tam macie ochotę. No tylko pamiętajcie to, że w tym momencie, żeby zdobyć te koniki, to też jak najszybciej by się przydało, tak? Ale najszybciej zdobędziecie tegoż za zawody, czyli najlepiej wrzucić takiego, na takiego tego wędrownego, gdzie po prostu będziecie mogli te zawody ten robić. No i moim zdaniem nie trzeba za bardzo na wszystkie, aczkolwiek moim zdaniem jest tak, że jak rozkładałem je na wszystkie te babeczki, na wszystkie koniki, na te wędrowne, no to dostawałem więcej tych babeczek, tak mi się wydaje. No ale to, tak jak mówię, no to możecie sobie to przetestować na szybkensa i tak dalej. A w każdym razie tego z jaworożca powinniście dostać chyba najszybciej, bo tak jak mówię, ten będzie na ostatku, tego na ostatku dostaniecie. Tutaj zatem za mieszanki też cienko idzie, bo to też jest właściwie uzależnione od ilości tutaj tych pokryć, tych postarzeń, tak, prawda? No bo za każdym razem jedno, no to, ale on wam dojdzie tam, także spokojnie. Tutaj też, no, dwa punkty za swoim koniem wędrownym weź udział w misjach, czyli za misję, czyli to też jedna na postarzenie. No ale weź się pod uwagę, że tu macie za każdym postarzeniem będziecie mieli teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tych postarzeń, czyli za każdy dzień to siedem waszych postarzeń i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście należy wykorzystywać te babeczki w tym momencie,
Ale ja się też zastanawiam pod jednym względem, że na przykład jest pół punktu, a ile za babeczkę by było jeden punkt, no to teoretycznie więcej dostajecie za babeczkę niż za mieszankę, tak? Natomiast no, jest szansa, że jak postarzycie konia babeczką, że dostaniecie następną babeczkę, więc pod tym względem jest to minus. Ale tak jak mówię, no jest to możliwe, żebyście sobie tutaj mogli go postarzyć w miarę szybko, prawda? No wtedy na przykład 3, no to tu 3 punkty wam postarzyło, a tylko 3, 1,5 punktu z tego. Tylko że jak 1,5 punktu do tego to wam dojdzie, to wam jeszcze dojdzie 3 do tego, tak, i 3 do tego i jeszcze tutaj parę punktów do zawodów, tak. Także to jest średnio opłacalne, moim zdaniem. Tutaj też moglibyście, że o, walimy ten, tylko że 9 tych punktów, prawda, dostaniecie, znaczy się tych zawodów 6 zrobicie co najmniej. Także 3 punkty dostaniecie, do 1,5 punkta dostaniecie za każdą babeczkę, także to też się nie opłaca, tak? Także musicie to sobie wyważyć. No, ja ogólnie rzecz biorąc nigdy nie korzystam tutaj z tego przycisku, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy musiałem się tam śpieszyć, prawda, że szybko muszę coś zrobić. Na dzień dzisiejszy to robię w ten sposób i nie zawracam sobie głowy. Natomiast jak zauważyliście, wszystkie te bonusy, które ja tam miałem, to one jak najbardziej działają na te wędrowne. I teraz wam powiem, jeżeli tak 100% macie od tego chińskiego, to przez cały dzień po prostu to będą wasze te wędrowne miały też 100%, czy też inne bonusy, które dostaniecie, to też tak samo powinno być to odnośnie tego bonusu Kariosa albo coś w tym rodzaju, ale to następnym razem będę sprawdzał. A w każdym razie na dzień dzisiejszy mamy sponsora, także dziękuję wam bardzo za uwagę i liczę na to, że spotkamy się w następnym odcinku. Do usłyszenia, do następnego razu.